Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Gdy wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach i nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą w grobowcach po górach krzyczał i tłukł się kamieniami. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i zawołał w niebo głosy: „Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie”. Powiedział mu bowiem: „Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka”. I zapytał go: „Jak ci na imię?”. Odpowiedział mu: „Na imię mi Legion, bo nas jest wielu”. I zaczął prosić go usilnie, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosiły go więc złe duchy: „Poślij nas w świnie, żebyśmy mogli w nie wejść”. I pozwolił im. Tak wyszedłszy, duchy nieczyste weszły w świnie, a trzoda około 2000 ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i po osiedlach. A ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął, a ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadał do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł przy nim zostać. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: „Wracaj do domu, do swoich i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą”. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus mu uczynił, a wszyscy się dziwili. Raz, jeden, dwa, dzień dobry z Siewcą. Nowy dzień, nowe słowo dzisiaj kieruje do nas Jezus w Ewangelii. Słyszeliśmy o tym, jak On uwolnił człowieka opętanego przez ducha nieczystego. W tej Ewangelii jest jedno bardzo dramatyczne zdanie. Po tym, kiedy ten człowiek został uzdrowiony, uwolniony, słyszeliśmy zdanie: „Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic”. Prosili, żeby Jezus od nich odszedł. Niejednokrotnie i my boimy się, że Jezus nam zabierze coś, że pozbawi nas czegoś. Do tego nawiązał papież Benedykt XVI w pierwszej homilii. Powiedział: „Kto wpuszcza Chrystusa, nie traci nic, absolutnie nic z tego, co czyni życie wolnym, pięknym i wielkim. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Chcemy odpowiadać na ten apel Jana Pawła II, Benedykta, i otwierać się w mocy Ducha Świętego na działanie Chrystusa. On niczego nie zabiera, a daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje 100-kroć więcej. Prośmy więc dziś Ducha Świętego, to byśmy z nową mocą, z nowym zaufaniem, otwartością, odwagą otworzyli się na działanie Chrystusa. Żyj, rośnij.